Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony, jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jezus dzisiaj przedstawia Boga jako ogrodnika, który inwestuje w nas, udziela swojej łaski. Pragnie obfitości owocu, nie jakiegokolwiek, nie małego, średniego, ale obfitości. I zobaczmy te trzy stany latorośli. Jaką jestem latoroślą? Jaką latoroślą jestem w Chrystusie? Czym różnię się od tych ludzi, którzy mówią, że Boga nie ma, nie wierzą, a jednocześnie są uczciwi w pracy, dobrzy w małżeństwie, pomagają biednym jeszcze? Czy mogę pokazać owoce swojego życia chrześcijańskiego, owoce życia w winnicy ogrodnika, którym jest Pan Bóg? Może marnuję te łaski, te soki nie wydają we mnie owoców. Ale może są też osoby z tej drugiej gałęzi, czyli które zaczęły owocować. Bóg wtedy mnie oczyszcza i podnosi, bym przynosił owoce większe. Cieszy się, że wzrastam. Wzrastam ku pełni. I wreszcie Jezus pokazuje na tych trzecich, którzy obfitują w owoce. Stan, w którym wystarczy trwać w Jezusie. Soki same płyną, a ja specjalnie nic nie muszę robić. Po prostu trwam. Jego słowa zachowuję w sobie. W ten sposób trwam. Jego wola jest moją wolą. Po prostu trwam. Dziękujmy Bogu za to, że do każdego z nas podchodzi w sposób jak najbardziej odpowiedni. Tak jak dokonało się to w życiu dzisiejszej patronki, świętej Brygidy. Święta Brygido, módl się za nami. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.